Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach oczywiście Hidurashi, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy w rozdziale pierwszym, właściwie w epizodzie pierwszym, bo sam epizod dzieli się na rozdziały. No a z samych rozdziałów, nieważne ile ich jest, no to jesteśmy w rozdziale trzecim tego pierwszego epizodu. No i cóż, zobaczymy jak dzisiaj będziemy musieli unikać śmierci z rąk naszych dziewczyn z klasy. W ostatnim rozdziale, może było to już dwa rozdziały temu, było sporo prób morderstwa nas w postaci zostawiania nas pułapek. No i wymyślała nam różnych rzeczy, zabierała nas do lasu i karmiła 5 kg jedzenia. Co dzisiaj? Zobaczymy. Skomplikowane gry postawiłyby Kaja w niekorzystnej sytuacji. Dlatego dzisiaj zagramy w coś, co powinien znać. Niech będą karty. Zagramy w Piotrusia. W porządku, zróbmy to. Nie możesz już doczekać kary. Tym razem przegrany zostanie podpisany po twarzy, może być? O, chyba nie chcesz użyć niezmywalnego markera, tylko nie to. Nie chcesz? Niezmywalny? Chcę użyć właśnie takiego? Taki będzie idealny! Za to rozpodobał się ten pomysł. Nawet nie drgnęła na myśl o tak surowej karze. Wyglądało na to, że była zmotywowana. Jeśli tak ma być, to nie mogę przegrać. Potasuję karty i rozdam. Zasady gry w Piotrusia prawie wszędzie są takie same. Tutaj grają z Jokerem, dlatego odrzuca się jedną kartę. Oznacza to, że na końcu pozostanie jedna bez pary. Szczerze powiedziawszy, zawsze byłem mało grający w takie gry karciane i w większości nie umiem grać. Nie wiesz, która. To całkiem ekscytująca gra. Wyjmę teraz kartę. Mion wbija jedną i położyła ją na stole. Wszystkie wpatrywały się na nią uważnie. Była prośba, żeby pokazywać różne tła na tym trybie. Możemy tak robić. Tak wygląda szkoła na tym trybie. Jeżeli nie będę zapominał, to będę starał się wam to pokazywać. Tak nawet bez większego gadania, po prostu będę wam to jakoś, wiecie, właśnie tak zmieniał. Czekajcie. Okej. Cóż, to będzie całkiem oczywiste pod koniec gry. Na początku nie jesteś w stanie stwierdzić, jaka to karta. Były bardzo poważne. Nie wyglądało na tak wyluzowane jak ja. Porównały swoje karty do jednej zakrytej, cały czas oceniając wzajemnie swoje reakcje. To było tak, jakby wiedziały, co to za karta. Nie, to niemożliwe. Ta talia jest dość zużyta. Ale świnie. Nie ma mowy. Czy jesteście w stanie stwierdzić, co leży na stole po samych zadrapaniach? Pamiętaj o drugim zasadzie rol klubu! Keiichi musi się postarać, by wygrać. Jest wiele unikalnych kart. Keiichi powinien być w stanie zapamiętać je dość szybko. Powiedział to tak rzeczowo. Dobrze, mi pasuje. Nie myślcie, że takie małe rzeczy coś znaczą. Walczyłem ze złością, ale było raczej oczywiste, że jestem w niekorzystnej sytuacji. Wiesz, one zapamiętały zużycie każdej z nich. To nie była prosta gra w Piotrusia, to był test. Po prostu grały w otwarte karty. Dawajcie. Wykorzystam waszą nieostrożność i pokonam was we własnej grze. Chwilę później moja bezpodstawna pewność siebie została zmiażdżona. A tutaj będzie inna... O, jest trochę inny arcik. Boże, ale to jest vibe takiej starej klasy. Fajne są te bardzo tardialne arty. W sensie tła. Może postacie mają swój klimat, ale ciężko byłoby się do nich przyzwyczaić. Tak już absolutnie między Bogiem ma prawdą. Ale te tła są świetne. Hej, powiem ci, co trzymasz od prawej strony? 3, 4, 9, walet królowa. Poza tym karta bez pary to walet taro. Ale to jest najgorsze. Mogę powiedzieć, jakie to są, nawet jeśli zamienisz je miejscami. Skończyłam! Myślałem, że jestem przygotowany, ale to było takie brutalne, po prostu przytłaczające. Demony. Wszyscy jesteście demonami. Rena, ty nie jesteś, prawda? Nie, gdzie tam. Przepraszam, Keiichi. To jest trójka kier? No i mam koniec. Nawet odrobiny miłosierdzia. Rena, nawet Rika. Nie można było lekceważyć tych zajęć. Absolwent tego klubu z pewnością przetrwałby w najokrutniejszych sytuacjach. Gdyby cała nasza klasa miała założone samodetonujące się obroże i została wysłana na bezludną wyspę, żeby ze sobą walczyć, to one pewnie czułyby się jak ryby w wodzie. Już mogę sobie wyobrazić ich radość, gdy polują na każdego ze swoich kolegów. System punktowania. Ten, kto ma ich najmniej, wygrywa. Keiichi został sam, ma 5 punktów. Zapisał to na tablicy wyników. Myślę, że to niesprawiedliwe dla Keiichiego. Powinniśmy użyć nowej talii. W porządku, w porządku, w końcu jest mężczyzną.
Może odwrócić sytuację, nawet jeśli szansa są przeciwko niemu, prawda? To chyba nie tak działa. To nie w porządku dla chłopaka, żeby uciec do domu i płakać poduszkę. Gdy drżałem z frustracji, drobna dłoń pogłaskała mnie po głowie. To była Rika. Aż dalej, do końca. Dzięki słowom zachęty Riki, mogłem się uspokoić. Musisz być spokojny, zwłaszcza gdy jesteś przyparty o muru. To jest moc, którą musisz zebrać w czasie kryzysu. Myśl trzeźwo, Keiichi Maebara. Nie spiesz się i uważnie patrz na karty. Tak jak powiedziała Rena, każda karta ma swoje własne oznaczenia, które je wyróżniały. Zapamiętywanie ich powinno być dość proste. Zastanów się, co możesz zrobić w tej sytuacji. Spróbuj wszystkie, o co w twojej mocy, aby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. O, jacie! Wspaniale, Keiichi, właśnie tak! Oznaczenie zakrywałem dłońmi lub innymi kartami, układając je w taki sposób, aby nie były widoczne. Znaczy, jakby dodatkowe zasady całej talii, fajne. A z podartym rogiem to powinna być piątka. Odpadam. Nie mogę pominąć żadnej z tych cennych wskazówek. Każda informacja jest bronią. Teraz moja kolej. Satoko rozłożyła dla mnie swoje karty. Widzisz? Chcę siódemkę. Czy to ta? Zastanów się nad tym, ale od razu rumieńce weszło na twarz i ten wzrok. Nie będziesz wiedział, dopóki jej nie weźmiesz. Zrobiła trochę przerażoną minę, jakby nie chciała je oddać. To takie oczywiste. Nie przepuszczę takiej okazji. Już wiem. Wybieram te. Mam. Siódemka pik. Zdziwione. O, rozległ się po sali. Co jest? Siódemka powinna być najtrudniejsza do odróżnienia. Nie chodziło o zapamiętywanie oznaczeń. Wystarczyło te drobne zmiany w ich wyrazach twarzy, gdy wybierałem kartę. Hej, nie ukryjesz tego przede mną. To będzie się oznacza, że to dwójka Karo. Co? Zaskoczyła ją i jej własna błędna interpretacja. Oczywiście, resztę też. O, rzadko kiedy się zdarzy, żeby mi pomyliła kartę. Nie. Hej, czy to możliwe? Ty. Ale je wycwanił. Powiedziała o różnicy w oznaczeniu. Tu jest znak po paznokciu, więc zrobiłem tutaj nowy. Mówisz, że oznaczył inną kartę, tak żeśmy myślały, że to dwójka Karo? Cóż za przebiegła zagrywka? Keiichi zadał czysty cios. Brawo, brawo. Wspaniale, Keiichi. Wiesz, to było niesamowite. Wiesz? Po pokonaniu Mion, moja genialna zagrywka sprawiła, że byłem zachwycony. Jednak suma punktów na tablicy wskazywała, że Mion wygra, a ja strącę jako ostatni. Zaśmiałem się wyniośle, ostrożnie dobierając ton mojego głosu, by wyprowadzić Mion z równowagi. Cóż, ostatecznie i tak przegram, ale jestem zadowolony, że w końcu utarłem jej trochę nosa. Mion była już na szczycie i miała zapewnione zwycięstwo, ale moje zagranie było dla niej jak policzek. Hej, nawet jeśli zajmiesz pierwsze miejsce w tej rundzie, to i tak nie, po podsumowaniu punktów skończy na ostatnim miejscu. Nienawidzisz tego? Oczywiście, że tak. Zróbmy pojedynek. Jedna szansa. Jeśli wygrasz, to zamienimy się miejscami. Co tato? Odważysz się? Da się złapać. Szansa odwrócenia uwagi możliwa tylko poprzez sprowokowanie przeciwnika. Ale cwane, co? Ostatnia szansa, mówisz. Jakie są zasady? Mion odrzuciła dwie karty z ręki, zastąpiła jedną jokerem i przytasowała za plecami. Karta po mojej prawej stronie lub po lewej. Jeśli tutaj odgadnie, gdzie jest joker, wygrywa. Kiedy je mieszałaś, to nie wyrzuciłaś go. Jeśli przegrasz, pokaż drugą kartę. Może być? A, ja też bym pomyślał o tym, bo jest taka sztuczka, że mieszacie, w jednej ręce macie dwie karty, w jednej jedną i jokera wyrzucacie za plecami, a potem, wiesz, no nie da się dotrafić. Pozostała trójka nerwowo przyłknęła ślinę. Cóż za nieoczekiwany zwrot wydarzeń. W porządku. Niech będzie. Wysunęła przed siebie dwie karty. Na początek powinienem przyjrzeć się im trochę bliżej. Karta po prawej stronie nie miała żadnych oczywistych znaków. Nie mogłem powiedzieć, jaką wartość przedstawiała. Zastanawiam się, która to może być. Keiichi, bądź ostrożny. Oczywiście, to moja szansa, wielki powrót. Patrząc uważnie na tę po lewej, dostrzegłem małe zużycie. Wcześniej nie widziałem. Ach, ta karta to... Nie mogę przyłapić ani jednej rzeczy, o której mówiła Satoko. Mion smutnęła. Zapamiętałem dopiero kilka oznaczeń, ale tego na lewej nie rozpoznawałem. Nie mogę sobie przypomnieć, ale z reakcji Satoko wywnioskowałem, że pojawiła się już w grze. Skoro była już wcześniej, to musi oznaczać, że to nie może być Joker. Hej, uważasz, że to ta po prawej? Chcesz ją wybrać? Chcesz? Lewa karta na pewno nie była Jokerem. Gdybym mógł zaufać tej teorii, to powinien był wybrać tę z prawej strony. Nawet bez drwin Mion, to ta była najbardziej podejrzana. Tylko czy to nie było zbyt pochopne, aby decydować wyłącznie o podstawie reakcji Satoko?
Muszę być bardziej ostrożny. A, przypomniałem sobie. To zdjęcie na lewej karcie. Nie mam wątpliwości. Siódemka tref. To musi być ona. Wybrałem. Karta z lewej to siódemka tref. To oznaczało, że po prawej był Joker. Zanim moja ręka dotknęła odpowiedniej karty, zamarłem. Tyle można było się spodziewać po milion. Nagle zatrzymanie wywołało falę pomruków, zanim potwierdziłem, że właściwą kartą jest Joker. A? Ej, ci, co tam mówiłeś? Co tam jest po lewej stronie? O, co sprawiło, że jesteś tak pewny, że to prawej jest Joker? Miałem zadanie i oczekiwałem pytanie. Wszyscy byli zaskoczeni. Nie wiem, jaka to karta. Jednak wiem, że ta po lewej to 7 kart tref. Więc... czy to nie pozostawia oczywistego wyboru? Przecież jedna z nich musi być Jokerem. Tak, jedna z nich to Joker. Keiichi ma dobrą intuicję. Co? Rika, co masz na myśli? Właściwie to. Siódemkę tref odrzuciłem wcześniej, ponieważ wyciągnąłem siódemkę Piro Tsutoko. W tym czasie wszyscy zwrócili uwagę na kupkę kart, które co? Które miały swoją parę. Niestety większość była zakryta. To oznacza, że Mio zabrała jedną ze stosu albo zmieniła oznaczenie. Rozumiem, teraz łapię. Ta z lewej jest spreparowana, aby wyglądała na siódemkę tref. Po raz pierwszy od początku meczu cień pojawił się na twarzy Mion, a ja nie pozwoliłem temu umknąć. Później z wielkim rozmachem ogłosiłem to głośno. Joker jest po lewej! To był intensywny moment. Ta chwila trwała wieczność. Przerwając ciszę, Mion przemówiła. Będąc przewodniczącą tego klubu, byłam świadkiem różnych zagrań. Okej? Okay? Twoje jest najlepsze. Najlepsze z najlepszych, ale doceniony się czuję. To był prawdopodobnie największy komplement, jaki można było od niej otrzymać. Mion zaakceptowała porażkę, wypuściła karty z rąk. Moje przewrotne zwycięstwo! Rika, gratulując mi zwycięstwa, położyła mi rękę, a głowie zaczęła głaskać. A? Rika? Rena i Satoko wgapiły się na nas, tak jakby zobaczyły ducha. O co chodzi, Rena? Nie tak się oszukiwałam czy coś, to było uczciwe zwycięstwo. Chodzi o to, że Rika pieści po głowie kogoś, kogo... tylko aby go pocieszyć. Co? Co to ma znaczyć? W tym momencie Rena wydała cichy jęk. Keiichi, dokładnie tak jest. Hej, wiesz, już myślałem, że się wszystkie domyśliłeś. Wszyscy zamarli. Nie, to tylko ja. To był hazard. Jeśli doszedłbyś do tego dziedzinnego wniosku, wtedy bym przegrała. To była odpowiedź, której wszyscy byli pewni. I on podniosła drugą kartę. Wiesz, Kei, powinieneś być dumny z tej porażki. Odwróciła ją. To była karta, która ogłosiła zwycięstwo tego pojedynku. Ta podszywająca się pod siódemkę drew. Niemożliwe. To była dwójka karo. A, zostałem poprzechytrzony. Gdybym tylko wybrał wcześniejszą, nie analizując tego tak głęboko, jako przewodnicząca klubu Mio Sonozaki, oświadczam, że Keiichi Maebara zostaje oficjalnie przyjęty. Uuu! Oszołomiony osunąłem się na kolana, pomimo mojej porażki wszyscy byli brawo. Koniec gry! Dzisiejszym zwycięzcą jestem ja, Mio Sonozaki, a przegranym jest Keiichi Maebara. Wszyscy klaskali radośnie. Czułem, że zostałem pokonany, ale niespodziewanie poczułem się dość dobrze. Pozwolę sobie zrobić szybki zapis. Ogólnie rzecz biorąc, no fajnie, fajnie, że się udało je jakoś oszukać, powiedzmy. Znaczy oszukać, no ostatecznie my daliśmy się oszukać, ale to co jest fajne i to co pokazuje jakąś taką dobrą dla nas, jako dla graczy informację, to jest to, że nasz bohater naprawdę nie jest takim totalnym popychadłem. One są sprytne, one mają swoje oznaczenia, mają swoje sposoby, a mimo tego jakoś sobie radzi. To co w ogóle jest fajne w Hirurashi, czego zazdroszczę tym osobom, które dopiero co poznają tę serię, to jest te pierwsze podejście. Drugie podejście jest fajne, jak w wielu takich grach, można zauważyć wiele szczegółów, których się wcześniej nie widziało i tak dalej, ale kurde, pierwsze podejście w Hirurashi, pierwsze odsunięcie tych tajemnic, cudowne, cudowne. Mam nadzieję, że przeżywacie to i mam nadzieję, że seria dotrwa do tego momentu. Pamiętajcie, że to jest dalej seria poboczna. Jeszcze, no w tym tygodniu są jeszcze odcinki testowe. Na razie bardzo dobrze to wygląda, teraz was pocieszę, żebyście się nie martwili też. Ja teraz nie jestem wybredny, ale po prostu chcę prowadzić serię, które będą miały zainteresowanie. Chodzi mi o to zainteresowanie, żeby jak będzie w końcu seria mniej popularna, żeby móc mieć tą siłę przebicia i ją pokazać większej ilości osób. To jest mój jedyny cel, moja jedyna misja na tym YouTubie. A w
tym przypadku naprawdę fajnie jest, bardzo dziękuję za zaangażowanie, za komentarze, oczywiście zachęcam dalej, pamiętajcie, że to może być coś krótka, to może być nawet uśmiechnięta buźka, to może być super słowo, to może być fajne, to może być okej. Może być serduszko, może być literka jedna nawet. No po prostu chodzi o to, żeby była aktywność. Czy to komentarzowa, czy to łapkowa. Bardzo was o to proszę i bardzo zarazem za to dziękuję. Kiedy mi wykonała tę sztuczkę, za plecami podnieciłam się, myśląc, że ona znów to zrobiła. I Kate zatrzymał się na chwilę przed dotknięciem właściwej karty, byłam pewna, że się zorientował. Wyczuł to dość łatwo. Co? Hej, chwila. Wszystkie wiedziały od początku i nadal były tak podekscytowane? Cieszyłyśmy się, bo tak jest zabawnie. Wy... Wszyscy jesteście demonami! Potworami! Hej, teraz czas na... Twoją kartę. Wiesz, jest to twój pierwszy dzień. Będziemy delikatne, dobrze? Byłby to problem, gdybyś odmówił przyjścia jutro do szkoły. Pozostałe trzy dziewczyny mocno chwyciły mnie za ręce i ramiona. Mion podeszła, oblizując wargi. Prawą ręką wyjęła coś z kieszeni. To jest duży marker i to niezmywalne. Uwaga, nadchodzę. Gdy był unieruchomiony, zdjęła nasadkę i przystawiła mi marker do twarzy. Nie! Nie, 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 nie! Przestańcie! Byłem w objęciach śmierci. Biedny. One go tak męczą, on tak bardzo na to nie zasłużył. Biedny Keiichi. Okej, okay, korytarze i wychodzimy i wracamy do domciu. Ten zakręt, o którym wam mówiłem. Zobaczmy, tak wyglądał w oryginale, też bardzo ładnie. No, identyczne miejsce praktycznie. Lena szybko wybiegła z sali, gdy tylko zajęcia klubu się skończyły. Prawdopodobnie dlatego, że mogła ich iść wykopać tego słodkiego kętę, którego wczoraj znalazła. Więc dzisiaj wracam do domu tylko z Mion, a to zdarzało się rzadko. Góra skarbów. Ludzie, którzy go wyrzucili, prawdopodobnie nigdy nie pomyśleli o tym, że ktoś będzie im za to wdzięczny. Góra skarbów oznacza te sterte śmieci w pobliżu budowy tamy. Och, prawda, może Mion mi coś powie. Na temat tego morderstwa i rozczłonkowania, które miało się tam wydarzyć. Tam, wiesz, na budowie tamy, stało się tam coś wcześniej? Coś na pewno, wielka bitwa. Były spotkania i demonstracje. Nie to chciałam usłyszeć, ale zdecydowałam, że pozwolę jej o tym opowiedzieć. Wioska miała być zatopiona w zbiorniku wodnym. Prawdopodobnie też bym z tym walczył. Urzędnicy byli naprawdę nieugięci w tej sprawie. Bardzo pewni siebie i stanowczy. Doszli do wniosku, że nie są w stanie załatwić tego za pomocą pieniędzy, więc zrobili mnóstwo paskudnych rzeczy. Byli wredni. Mian mówiła podekscytowana, jakby była świadkiem tych wydarzeń. Jestem zaskoczony, że wygraliście. Zmierzyliście się z rządem? Mój i wszyscy ważni ludzie we wsi podpisali petycję. Pojechali do Tokio i zawarli układy z ustawodawcami. W rezultacie plan budowy został wycofany. To było nasze zwycięstwo. Nie doszło do żadnej przemocy? Jak napady albo morderstwa? Nie. Przerwała mi natychmiast. Teraz sama Krena. Jej słowa zasygnalizowały koniec dyskusji na ten temat. Tomitake powiedział wtedy, że nie znaleziono jednej ręki. Że nie znaleziono jednej ręki, w sensie tak jakoś dziwnie to zrecytowałem. To mi tak, ten fotograf, przypominam. Myślałem, że doszło do morderstwa, ale chyba się myliłem. Moja ciekawość była niezaspokojona, westchnąłem cicho. Do zobaczenia jutro. Hej, nie możesz tego zmyć, dopóki nie wrócisz do domu, rozumiesz? Oczywiście, nie zmyję. Mian powstrzymała śmiech, jednocześnie ukradnie spoglądając na moją twarz. Zastanawiam się, co paskudne one was zdrały. Cholera, Mion, byś żałować tego dnia. Jeśli nasze role zostaną kiedykolwiek odwrócone, wtedy się zemszczę. Pomaluję ci całą twarz, tak byś nie mogła tego później zmyć. Nawet szorując. Bestia z niego. Po prostu bestia. Okej. Okay. Zobaczmy wnętrze domostwa. Okej. Okay. Po powrocie do domu wpadłem prosto na mamę, to było takie zawstydzające. Gdy wróciłem do domu, wyczułem napiętą atmosferę. Oj. W naszej rodzinie nie jest to niczym niezwykłym. No, co jest? Jeżeli tata nie może wpaść na dobry pomysł, zawsze tak jest.
krąży po domu z założonymi rękami. Mama szeptała mi do ucha. Witaj w domu, Keiichi. Tata jest teraz trochę zdenerwowany, więc nie przeszkadzaj mu, dobrze? Nie ma żadnego pomysłu? Dlatego, że tym razem terminy są tak blisko siebie. Tata potrzebuje czasu, żeby się naładować, albo nie będzie pracował zbyt wydajnie. Potrzebuje naszą rodzinę, mając obrazy. Jeśli skończy mu się pomysł, to koniec rodziny Maebarów. Nigdy wcześniej nie lodowaliśmy. Co możliwe, że tata jest mistrzem malarstwa? Nie byłoby mu łatwiej pomyśleć, spacerując na zewnątrz, zamiast siedzieć w domu? Tym razem tematem pracy jest gospodarstwo domowe. Więc wygląda na to, że tata chce użyć naszego domu jako motywu. To może być dość uciążliwe. Keiichi, ogarnij swój pokój, wygląda strasznie. Przepraszam, posprzątam później. Proszę, nie używaj mojego pokoju jako inspiracji. Keiichi, jest jeszcze trochę czasu przed kolacją, więc może idź na spacer. Jego zły nastrój jest tylko tymczasowy. Gdy tylko wpadnie na dobry pomysł, momentalnie staje się radosny i zaczyna nucić. Dobrze będzie, jeśli przejdę się trochę i nie będę przeszkadzał tacie w pracy. Cóż, ja teraz zrobię. Okej, znowu nowe. Te ujęcia jeszcze nie widzieliśmy. W oryginale wygląda tak. No, typowa wioseczka. Wyszedłem z domu, ale nie miałem żadnego konkretnego celu. Muszę zabić czymś czas. Wsiadłem na rower i zastanawiałem się, gdzie jechać. Mógłbym pojechać do księgarni i coś poczytać, ale rowerem zajęłoby to około godziny. Gdy wracał, to byłoby już ciemno, dlatego nie chciałem jechać tak daleko. Poza tym nocne drogi w Hinamizawie przerażają mnie. Jeśli Mion lub Satoko gdziekolwiek się o tym dowiedzą, uśmiechnąłem się cierpko. Właśnie sobie przypomniałem. Rena prawdopodobnie wciąż była na Górze Skarbów, na placu budowy. Wykopanie kęty prawdopodobnie zajmie jej trochę czasu. Nie byłoby to takie złe, gdyby była mi winna przysługa. Może wdzięczyć się tym razem, gdy będziemy mieli zajęcie klubowe? Z troską o własne interesy ruszyłem w stronę budowy. Tomitake też może tam być. Jedyna osoba posiadająca informację o incydencie, którym zarówno Rena, jak i Mion zaprzeczyły. Jeśli ponownie go spotkam, chciałbym zapytać o więcej szczegółów. Czy w Hinamizawie rzeczywiście doszło do... tak brutalne morderstwa? To był mój prawdziwy zamiar. Wybaczmy. Oj. Niestety. O, to bym zobaczył. Całkiem odnicznie wygląda. Zauważyłem Renę stojącą na stosie śmieci. Wyglądało na to, że Kenta został tam dość mocno przysypany. Chyba nie da sobie rady sama. Upewniłem się, że Tomitake nie ma w pobliżu i zacząłem niepewnie wspinać się w zboczu. Hej, Rena. Wygląda na to, że ciężko pracujesz. Keiichi. Co się sprawdza do takiego miejsca jak to? Do takiego miejsca? Rozumiem. Przynajmniej była świadoma tego, gdzie się znajdujemy. Myślałem, że ona cały czas jakoś zdaje sobie sprawę, że no jestem wysypicho, jedno wielkie. Okej. Otrzymałem telefon alarmowy w sprawie wypadku. Gdzie jest poszkodowany? A? Co? Wypadek? Co? Wezwano mnie tutaj, ponieważ Kenta został pogrzebany żywcem w stosie śmieci. Oho, to ci chodzi. Nie strasz mnie tak. Wiecie, to było przerażające. Spokojnie, tylko żartowałem. Pomyślałem, że możesz nie dać sobie rady sama, więc przyszedłem ci pomóc. A? Przyszedłeś dla Reny? Cóż, wypełniłem swój limit na dzień. Jeśli nie zobaczę rumieńca Reny, przynajmniej raz dziennie, to nie dostanę swojej dziennej dawki wymagania do życia. Czekajcie. Okej, miałem taki mindfuck, dlatego mnie teraz zwiesiło na moment, bo to jest test Reny, a tutaj już były moje myśli, jakoś tak mi uciekło to, że to już nie mówi Rena i tak myślę, czekaj, wypełniłem? Rena, czy ja czymś nie wiem? Tylko żartuję, dla mnie to też jest żenujące. Więc? Która część to był żart? Która? Po prostu zignorowała mnie i zakłopotanie. Dobra, teraz się przesuń. Gdzie on jest? Przepraszam, nie widać go, jest w tej szczelinie. To naprawdę jest pochowany. Leżał na boku otoczony deskami i innymi materiałami budowlanymi, tak jakby celowo go tam uwięzili. Według Reny wczoraj tak nie było. Wygląda na to, że wczoraj przyjechała kolejna dostawa nielegalnych śmieci.
Sama próbowałaś przesunąć TQP? Tymi chudymi rączkami? Nie ma mowy, żeby dała radę to zrobić za pomocą swoich smukłych ramion. Ale ten to jest taki słodki. W bliskim sklepie mają jedno przyczepione do łańcucha i nie można to zabrać do domu. How? Jeśli Rena zrezygnuje z tego tutaj, prawdopodobnie zacznie opracowywać plan kradzieży teru przed sklepem. Jako strażnik Reny nie pozwolę, by popełniła przestępstwo. O, jaki prawy młodzieniec się tutaj znalazł po prostu. Oj, przepraszam, bo mi się tutaj poprzewracało wszystko. Nic, tylko po prostu czuć się bezpiecznie przy takim rycerzyku. Cię? O, tak, dobra. Osuń się, ja to zrobię. Patera. Znów się zarumieniła, ale tym razem zostawiłem ją w spokoju. Stos był ogromny. Ponadto im więcej dni nam to zajmie, tym bardziej prawdopodobne jest, że ktoś znów nielegalnie wyrzuci tutaj śmieci. Gdyby zakopano go głębiej, nic nie moglibyśmy wtedy zrobić. Hejci, ja też pomogę, pozwól mi. Po prostu przeszkadzasz, więc zostań z tyłu. Odciągnąłem złom, wyginałem go i przewracałem na bok. Szybko się spociłem, a pył zaczął się do mnie kleić. Latające obiekty jeden po drugim wyrysowały piękne łuki na tle zachodzącego słońca. Drewno, kłoda, sklejka. Cholera! Nieważne ile wyrzuciłem, było tego zbyt dużo. Mimo, że widziałem tam krętę. Po tej przemowie przed Reną poczułem się wściekły, że tak niewiele zrobiłem. Gdybym miał zrobić to na poważnie, potrzebowałbym siekiery, piły albo czegoś podobnego. Wystarczy, Keiichi! Jesteś cały spocony i musisz też bardzo się starać. Rena, robię to tylko dla ciebie. Nie martw się o mnie. Rena zrobiła się czerwona jak gotowana ośmiornica i zaczęła się jąkać. O, ups. Chciałem powiedzieć, że staram się tak jak mogę, żeby nie została kryminalistką? Chamstwo. Trochę wiary w koleżankę. Zresztą nieważne. Chyba po prostu potrzebuję chwilę przerwy. Nie sądziłem, że to będzie takie trudne. Leżałem na plecach na trawiastym zboczu. Przepraszam. Jesteś cały mokry. Rena wytarła moje czoło chusteczką. To było całkiem miłe uczucie. Cóż, poczekaj tu chwilę. Mój dom jest blisko. Przyniosę ci trochę herbaty i jęczmiennej, dobrze? Zostawiła chusteczkę na moim czole i pobiegła. Głos Hidurashi delikatnie schładzały powietrze. Gdy byłem pewien, że Rena się oddaliła, podniosłem się i podszedłem w kierunku tego, co wcześniej odkryłem. To była sterta magazynów i razy z piętych sznurkiem. Jeśli się nie mylę, to chyba było gdzieś tutaj. Właśnie tu. Związane stosy niezbyt renomowanych tabloidów. Zostały ułożone chronologicznie kilka lat wstecz. To był dość niepokojący incydent. Nadal nie znaleźli jednej ręki. Gdyby było tak, jak powiedział Tomitake, niewątpliwie zostałoby to tutaj opisane. Obecnie żyjemy w niebezpiecznym świecie. Wiele rodzajów straszne rzeczy są nie do uniknięcia. Jest wielu ludzi, którzy byliby nimi zainteresowani. Więc to musiało zostać zapisane. Gdziekolwiek. Rozpiąłem paczki i ostrożnie otworzyłem zamoczone w deszczu strony, by sprawdzić spis treści. Tutaj nic. Następna. Znowu nic. Kolejna. Trudno było szukać, bo nie wiedziałem, kiedy to się wydarzyło. Nie miałem pojęcia, czy to był sprawcą, a kto ofiarą. Wiedziałem tylko, że to miało tutaj miejsce. Co chwilę sprawdzałem, czy Rena nie wraca. Nie chciałem, żeby zobaczyła szperę w brudnych magazynach, ale nie chodziło tylko o to. Ponieważ zarówno ona, jak i Mion powiedziały, że o niczym nie wiedzą. Jednak to bez wątpienia miało miejsce. Ile to mi tak nie kłamał. Jeśli cokolwiek by powiedziały, to nie byłbym taki ciekawski, to nie daj mi spokoju. Incydent, oj, przeczytałem. Incydent, o którym nie chciały rozmawiać. Muszę spróbować to odkryć, może ukrywały prawdę z dobrych pobudek. Oj, z bardzo dobrych, na pewno. To sprawiało, że czułem się, jakbym działał przeciwko moim przyjaciółkom. Lincz pracowników budowy tamy w Hinamizawie. Morderstwo i poćwiartowanie. Jest. Prezentowany artykuł był z tyłu, a na kolorowych kartkach z przodu jest zdjęcie. Strony artykułu skleiły się i nie dało się ich otworzyć. Rena może wrócić w każdej chwili. Czując, że kończy mi się czas, tworzyłem stronę ze zdjęciami. Śledczy policji nieśli worek z ciałem, a reporterzy z gazety oświetlali ich i błyskami lamp z aparatów. Zdjęcie jest ciemne i niezbyt czytelne. Co inne o nagłówek. Tragiczny koszmar w Hinamizawie. Lynch i morderstwo łamane na poćwiartowanie.
Ferro był kierownik budowy, został napadnięty przez swoich podwładnych. Wybuch agresji po codziennym narastającym stresie to okropny obraz widzieć kierownika budowy. To naprawdę miało miejsce. To się wydarzyło. Wyglądało na to, że szczegóły znajdują się na następnej stronie. Odwróciłem kartę z zapartym tchem. A tam? Napastnicy zmasakrowali ciało ofiary maczetami i kilofami. Czasami siekierą podzielili zwłoki na 6 części. Głowę, ręce, nogi i tułów. Z nagłówka wynikało, że to był straszny incydent. O Jezu, czemu się tak klika? Czy normalnie Lynch jest tylko atakiem i morderstwem? Zmasakrowany maczetami i kilofami? Ja tylko bym chciał dodać, że w tej wiosce to się nieźle kurna bawią, prawda? Wyglądało, jakby się naprawdę nieźle bawili. To było bezlitosne zabójstwo, brutalne morderstwo, zrobione przez grupę ludzi. Z maczetami, kilofami i siekierą. Nieźli. Co? Oho. Przepraszam. Czy cię wystraszyłam? Wystraszyłam cię. Renes zaskoczył mój głos i upuściła na trawę ostrze, które trzymała. Wiecie, widzisz? Powiedziałeś wcześniej, że pomogłoby ci, gdybyś miał jakąś siekierę, czyż nie? Przyniosłam coś takiego z szopy. Rea machała rękami w panice, tłumacząc się i przepraszając. Wyglądało na to, że dość intensywnie się na nią gapiłem. Przepraszam, chyba moja reakcja była trochę przesadzona. Nie, to ja przepraszam. Zbliżała się noc, byłem dość zmęczony, więc nie zaszkodzi dokończyć jutro. Wygląda na to, że nie damy rady złamać ostatniej belki bez tej maszety. Kiedy się jutro? Będę jej potrzebował? W porządku? Dlaczego wyglądasz tak blado? Jutro wykupimy Kentę. Masz rację. Naprawdę chcę wkrótce zabrać go do domu. No na czas najwyższy. Oboje wiedzieliśmy, że dzisiaj nic więcej nie zrobimy. Ugasiłem pragnienie jęczmienną herbatą, którą przyniosła Rena. Otarłem pot, który teraz był zimny i poszliśmy ścieżką w kierunku naszych domów. Czułem się winny z powodu tabloidu schowanego pod kamizelką. Okej. Coś tutaj, jakaś tajemnica mroczna miasta zaczęła się wypełzać na powierzchnię, a jest to, no, mimo wszystko ciekawe. Nowe wskazówki, projekt Tamy w Hinamizawie i specjalne wydanie gazety. Bo tutaj na razie to, co się zaczęło malować, to właśnie ta historia. Ta historia gdzieś tam z tła, która przedstawia losy jakieś. Teraz dowiedzieliśmy się o publicznym linczu. No, zaczęło to wyglądać trochę mrocznie, biorąc pod uwagę, że wszyscy tutaj się znają, wszyscy niby tacy są hop-siup do przodu razem. A tutaj okazuje się, że mogą mieć niektórzy mieszkańcy wioski coś za uszami. I to coś takiego poważnego, tutaj po prostu aż śmierdzi, coś tutaj nie pasuje. Myślę, że to samo czujecie teraz. Tak czy jak, moi drodzy, to tyle jak na ten odcinek. Powtarzam wam, jeszcze w tym tygodniu, czyli ten odcinek, co był, ten, co jest teraz i jeszcze jeden. Kolejny odcinek to jest koniec testu. Pod koniec przyszłego odcinka wam powiem, czy zostaje seria, czy nie. No i oczywiście, jeżeli zostaje, to lecimy. Jest jeszcze przynajmniej parę dobrych rozdziałów w tym oto epizodzie. Oczywiście wskazówki też zrobimy na początku kolejnego odcinka. No... Powolutęńku wchodzimy w to, co Tygryski lubią najbardziej, czyli ten taki mroczny aspekt historii. Oczywiście to jeszcze nie jest to wejście, ale to już jest dobry zaczątek, bo się zaczęła budować klimat, a klimat w Higurashi jest cudowny, cudowny. To wszystko z mojej strony, jak zwykle przypominam i zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subika, a my widzimy się już niebawem, bo za 2 dni w kolejnym odcinku i jeżeli się uda, no to już będziemy się widywać praktycznie co drugi dzień, tam z małymi przerwami. Zazwyczaj teraz wtorki, czwartki, soboty są odcinki z Higurashi, czy tam z innej serii pobocznej. To wszystko, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Hej, papa!